24 maja na koncercie Katarzyny Łaskiej sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim wypełniła się po brzegi. Wokalistka znana z teatru Roma i współpracy z artystami światowej sławy, a przede wszystkim z Johnem Lordem, założycielem zespołu Deep Purple, oczarowała swoimi interpretacjami utworów z największych światowych hitów filmowych. Przy akompaniamencie gitar Artura Gierczaka mogliśmy usłyszeć utwory ze Shreka, Dirty Dancing czy serii filmów z Jamesem Bondem. Katarzyna Łaska jest rodowitą tomaszowianką i to właśnie w Tomaszowie rozpoczęła swoją przygodę z muzyką. Szczególnie pani umiłowała sobie muzykę filmową. Dlaczego? Zawsze filmy wprowadzały mi taki nastrój troszkę melancholijny głównie, ale po prostu jestem wielkim fanem filmów i uważam, że piosenki generalnie filmowe mają niezwykły taki, nie wiem jak to nawet nazwać, takie przesłanie. Generalnie to są całe historie do opowiedzenia, więc uznaliśmy razem z moim gitarzystą Arturem Gierczakiem, że taki projekt będzie bliski nam gdzieś i też ciekawy do opowiadania, nie tylko do grania. Na pani ścieżce kariery byli znani muzycy utytułowani na całym świecie. Myśli pani teraz o solowym projekcie? Oczywiście, ja od zeszłego roku już komponuję i nagrywam piosenki na swoją autorską i debiutancką w sumie płytę. Mam nadzieję, że już niedługo będzie można posłuchać pierwsze tego efekty. Jest duża nadzieja. A cóż na tej płycie się znajdzie? To będzie troszeczkę dziwne, gdyż ja gdzieś połowę życia spędziłam w musicalu, a drugą połowę muzycznego życia, oczywiście w takim świadku rockowym, ale postanowiłam iść za głosem serca i nagrać to, co gdzieś mi jest bliskie. Będzie to totalnie coś innego, niż można się po mnie spodziewać. Dużo elektroniki, dużo w połączeniu z klasyką, bo tam będzie też kwartet smyczkowy, zresztą cudowny Atom String Quartet, który dostał w tym roku Fryderyka. Zgodził się zagrać mi kilka utworów, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że się nie rozmyślą co do dalszego etapu. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear. Dzisiaj, ponieważ miałam zagrać w ogóle we Włókniarzu i dowiedziałam się, że dużo się biletów nie sprzedało, ale to jakby się stało w ostatnim momencie, że nagle się ta sala tak zapełniła, ledwo tutaj powietrza można było złapać, co było dla mnie mega wzruszające, bo ja pierwszy raz tutaj w ogóle występowałam. Zresztą w tej sali i w tej na górze w MOK-u uczyłam się grać na gitarze pod okiem pana Grzegorza Przedbory i po prostu mega wzruszające to jest uczucie, jak się wraca do korzeni tak naprawdę. Takie koło się zatoczyło, cały świat objechać i przyjechać do Tomaszowa. Czekamy na płytę artystki i mamy nadzieję jeszcze posłuchać jej wspaniałego głosu na koncertach w Tomaszowie.